Cześć, z tej strony oczywiście Damian. Witam Cię w nowym materiale na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy historyczną partię dla polskich warcabów, dlatego że pomimo wielu dobrych partii przeciwko mistrzom świata, tylko i wyłącznie raz w partii na długi czas udało się Polakowi pokonać aktualnego mistrza świata. Zapraszam na odcinek. Jest wrzesień roku 2018, jesteśmy w tureckim Izmirze na turnieju z cyklu Pucharu Świata. Izmir to miejsce sukcesów wielu Polaków, gdzie też na pewno zrodziło się niejedno uczucie do tej pięknej, wspaniałej gry. Na początku zawodów zachwycała nas zwłaszcza dwójka naszych reprezentantów, którzy mimo bardzo trudnego kojarzenia, bo trafiając wyłącznie na rosyjskich arcymistrzów, osiągnęli piękne wyniki. Arleta Wlisikowska w pierwszej rundzie zremisowała z Aleksandrem Getmańskim, a w drugiej pokonała Murodullo Amrilajewa. Natomiast Łukasz Kosobucki w pierwszej rundzie zremisował z wielokrotnym mistrzem świata Aleksandrem Gorgiewem, a w drugiej przyszło mu zagrać z aktualnym mistrzem świata Aleksandrem Schwarzmanem. I to właśnie na analizę tej partii gorąco Was zapraszam. Zanim przejdziemy do samej analizy, powiedzmy sobie trochę o psychologii przed takim pojedynkiem, kiedy gramy z dużo teoretycznie silniejszym przeciwnikiem od nas. Często zakładamy z góry przegraną i faktycznie wtedy nie zostaje nic więcej, jak tylko tę partię przegrać. Tak samo, kiedy usilnie dążymy do pozycji remisowych, upraszczamy, robimy dużo wymian, bardzo często dostajemy dużo gorszą pasywną pozycję, gdzie to przeciwnik ma przewagę w centrum, przewagę temp i bardzo trudnym staje się faktycznie tę partię zremisować. Tymczasem choćby Jewgeni Watutin, wybitny białoruski trener, czy inni trenerzy są zdania, że warto z zawodnikami teoretycznie od nas lepszymi wchodzić w ostre pozycje, które okej, dają im szansę tego, że z nami wygrają partię, ale jednocześnie wymagają od nich lepszych obliczeń, dokładniejszej gry i stwarzają nam, jako teoretycznie słabszym, dużo szans do tego, żeby taką partię choćby nie przegrać, a nawet czasami wygrać. Po tej partii doskonale widzimy, że nawet mistrz świata nie jest nieomylny, nawet mistrz świata nie zawsze w stanie zagrać idealną partię, a my jedyne na co możemy liczyć to tylko i wyłącznie jej zremisowanie. Możemy nawet pokusić się o zwycięstwo. Warunkiem oczywiście jest przyjęcie dosyć trudnej, skomplikowanej gry, a nie granie prostej, otwartej pozycji albo pozycji takiej, w której w żaden sposób przeciwnikowi zagrozić nie będziemy w stanie. Wracając do analizy, mistrz świata rozpoczął tę partię białymi grając 33-29, a Łukasz odpowiedział 17-22, co by wskazywało na to, że chce grać warianty debiutu Kellera, jednak po ruchu 39-33 Łukasz zagrał 19-23, a Schwarzman zagrał jeden ze swoich ulubionych ruchów w tej pozycji, czyli 35-30. Łukasz przyjmuje ostrą grę schodząc na pole 25 i robiąc pozycję ala klinową. 44-39, 11-17 zagrał Łukasz, a Schwarzman wychodzi na klina 30-24. Tutaj w tej pozycji najpopularniejszą kontynuacją jest 6-11, po którym to białe schodzą 24-20. W większości tego typu pozycji, gdzie w przypadku czarnych mamy do czynienia z 6 atakami na klina, natomiast u białych tylko z 4 obronami, jeżeli czarne nie zwiążą tego klina ruchem 14-20, białe często schodzą wymianą 24-20 na bandę w kierunku pola 15, tworząc charakterystyczną pozycję z charakterystycznymi planami gry, o których sobie zresztą za chwilkę powiemy. Po ruchu Łukasza 14-19 Schwarzman zagrał oczywiście 40-35, broniąc swojego klina. Łukasz teraz 6-11, a Schwarzman stoi przed wyzwaniem nietrudnym, co prawda, ale zawsze gruźb typu 23-28 i 22-27, czy 2-3, czy po prostu wymiany uproszczeń w tej pozycji. Co ciekawe, taka pozycja stała na planszy innego Polaka, czyli polskiego mistrza międzynarodowego Piotra Chmiela, który w 2002 roku w Cannes mierzył się z Łotyszem Guntisem Walnerisem i w tej oto pozycji wówczas Walneris wymienił 32-28 i po biciu na głównej linii zagrał 10-14 Piotrek, a Walneris szedł 24-20, Piotrek 16-21. W takiej pozycji niestety Piotr Chmiel tę partię później przegrał.
Wracając do pozycji z partii Schwarzmana z Łukaszem, Walneri zdecydował, przepraszam, Schwarzman zdecydował się na dosyć bardziej skomplikowany ruch, dlatego że wymienił 31-27 z biciem na pole 27. W ten sposób otrzymaliśmy pozycję tak zwanego klina Rosenberga. Rosenberg był jednym z dawnych mistrzów świata, wielokrotnym mistrzem świata, jest autorem wielu teorii, które są grane do dzisiaj. Taka pozycja nie jest wcale łatwym do gry narzędziem, dlatego że taka formacja od pola 24 do pola 38 i następnie 3 piony w kierunku 27, tworzące taki swego rodzaju, można powiedzieć, kij hokejowy, sprawiają, że tak naprawdę mimo tego, że białe mają centrum, to jednak są troszkę ograniczone na obu skrzydłach. Bardzo popularnym zagraniem w tej pozycji dla czarnych jest 17-21 i ogólnie schodzenie na swoje krótkie skrzydło i czekanie, aż białym skończą się poprawne ruchy. Wówczas białe w pewnym momencie będą musiały zaatakować 33-28 tego czarnego piona na polu 23 i po tym jak czarne poczekają, białe zabiją, zagrają 18-22 i wtedy przerzucają piona z pola 12 na pole 14, dodając jeden więcej atak na białego klina, więc trzeba dużej dokładności w obliczaniu, bardzo dużej wiedzy teoretycznej, żeby tę pozycję grać. I Schwarzman jest jedną z niewielu osób na świecie, które się decydują, zwłaszcza przeciwko najlepszym innym warcabistom, wchodzić w tak ostre pozycje jak właśnie klin Rosenberga. Natomiast w kontynuacji tej partii Łukasz zagrał 10-14, a Schwarzman, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, zszedł 24-20 w kierunku pola 15. Oczywiście nie ma sensu, żeby potem od razu zagrywał, tak samo jak teraz Łukasz nie musi go od razu na to pole 15 wyganiać, choćby zagrywając 14-19. Ten pion oczywiście może być użyty do różnych kombinacyjnych rozwiązań, zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę. Łukasz zdecydował się zagrać 23-28, co jest uproszczeniem pozycji, natomiast spójrzmy, że w jej efekcie dosyć dużo przestrzeni w centralnej części planszy się pojawiło. To jest o tyle ważne, że Łukasz ma dużą swobodę w wyborze dalszego planu gry. A jakie te plany gry w tej pozycji są? Już mówię, co zresztą bardzo dobrze za chwilę zobaczycie w kontekście ruchów, które zrobił Łukasz. Zagrał najpierw 12-18, Schwarzman 41-36, 8-12, fajny ruch 8-12, od razu działające kolumny od pola 7 do 18 i od 9 do 18, a jednocześnie łatwo jednym ruchem możemy dostawić kolumnę ruchem 1-6 i wtedy od 6 do 17 ona już działa. Na pewno lepszy ruch niż teoretycznie 7-12. Następnie Schwarzman 46-41 i teraz właśnie Łukasz zagrywa 14-19, Schwarzman schodzi 20-15 i bardzo ważny ruch 19-24. W sytuacji, kiedy nasz przeciwnik zajmie tak dalekie bandowe skrajne pole, w tym przypadku 15, plany gry podstawowe mamy dwa. Albo faktycznie dążyć do rozwoju naszego centrum, czyli damy się przeciwnikowi złapać w klasykę, czyli nasze piony 19-23 będą grały przeciwko drugiemu związaniu w centrum, czyli 32-28, ale to jest pozycja, która dla nas może być korzystna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy zajęte pole 24. Bez tego absolutnie ani rusz. Potem konsekwencją tego planu może być na przykład atak na krótkie skrzydło przeciwnika, czyli w kierunku piona 50. Innym planem gry, gdyby na przykład przeciwnikowi udało się zdobyć przestrzeń i ograniczyć nas na naszym długim skrzydle, to tak jak w pozycji klinowej, alternatywą jest druga przestrzeń, czyli drugie skrzydło. Jeżeli przykładowo piony przeciwnika by stały tutaj na polach 35, no to my musielibyśmy w tym momencie oczywiście iść na jego długie skrzydło, żeby mieć przestrzeń do gry, żeby nie dać się ograniczyć z dwóch stron. Schwarzman zagrywa 37-31, Łukasz 5-10, 41-37, 10-14. Tutaj wyjście od razu pionem 5 na pole centralne w planszy jest jak najbardziej uzasadnione. Nie byłoby sensu tak daleko tym pionem wychodzić, gdybyśmy potrzebowali oczywiście kolumny 10-14-19. W tej pozycji już ona nam nie będzie potrzebna, chociażby z uwagi na to, że mamy zajęte pole 24. Schwarzman gra 37-32, 14-19, 49-44.
18-23, czyli ta pozycja w kierunku centrum, o której powiedziałem. Taka, można powiedzieć, pozycja klasyczna ze strony czarnych. 33-28 i już klasykę w partii mamy. 12-18, 38-33, 2-8, 42-38. I teraz dochodzimy do pozycji, gdzie tak naprawdę Łukasz stoi przed dosyć ważnym wyborem planu gry. Pierwszym takim prostym, narzucającym się oczywiście byłaby kontynuacja w stylu zagrać 7-12, potem może 1-6, potem jakoś 17-22 z biciem albo do centrum, albo na bandę, żeby zyskać trochę tej przestrzeni, a potem na przykład wymienić 24-29 i faktycznie pójść na to skrzydło krótkie przeciwnika, zostawiając sobie pole 23 zajęte. Natomiast Łukasz zdecydował się w tej pozycji od razu pójść na skrzydło wybiciem 24-29. Na pierwszy rzut oka może taka wymiana nie wygląda najlepiej, ale kiedy popatrzymy sobie na możliwości dalszego rozwoju pozycji czarnych, wydaje się naprawdę ok. Dlatego, że przykładowo patrząc na kontynuację, które dalej mogło się pojawić, może najpierw powiem sobie o ruchu, który zagrał Schwarzman. Schwarzman zagrał 32-28 i uważam, że to nie jest do końca dobra kontynuacja. Zdecydowanie lepsze w tej pozycji, żeby ograniczyć czarne, żeby stworzyć groźby, wydaje się zagranie 31-26. No oczywiście teraz czarne stoją przeciwko zagrożeniu 27-21, czyli 1 za 3. Muszą coś z tym zrobić, albo odpowiadając 7-8-12, albo na przykład 18-23. Gdyby czarne zagrało 18-23, no to naturalną taką kontynuacją jest 38-33. Teraz oczywiście 9-13, żeby nie dać silnych wymian przeciwnikowi. Potem 47-42 zagranie Schwarzmana, 7-12, 43-38. No i tak jak widzimy, z każdej strony białe jednak tę przestrzeń do gry mają, co myślę, że Schwarzmanowi nie wyszło w planie, który wybrał. Tutaj zdecydowanie swobodniejsza gra, możliwość mnogich decyzji na konkretne plany gry. No i sam program wskazuje, że tak około 0,3 piona przewagi po stronie białych w tej pozycji by było. Tutaj czarne mają ciężej grać. W innym wariancie po 31-26, gdyby czarne zagrały 7-12, mamy taką ciekawą dosyć możliwość kombinacyjną, bo 44-40 teraz wychodząc w kierunku związania tych trzech pionów na swoim krótkim skrzydle białe, kiedy grożą 40-35, gdyby próbowały czarne zejść, nie dać tego związania, to nadziewają się na kombinację dzięki temu, że białe wykorzystują wolne tempo. Zagrywają 38-33, wpuszczają przeciwnika między swoje kamienie i następnie 26-21, 36 i meldują się na damce i te partie oczywiście wygrywają. Wracając do ruchu, na który zdecydował się Schwarzman. Dlaczego ja myślę, że on jest zły? No dlatego, że jak pokazaliśmy sobie w innych wariantach, mógł on wywrzeć więcej presji na czarne, tymczasem daje on Łukaszowi wymianę 18-23, gdzie pion z pola 24 wraca do gry, może grać zarówno z powrotem na krótkie skrzydło, jak i być użyty do rozwoju w centrum, a powoli pozycja białych wydaje się ograniczana. Schwarzman dalej zagrał 47-42, 7-12, 38-32, 1-6 i 42-37. Dosyć taki zastanawiający ruch Schwarzmana, natomiast po dłuższych analizach stwierdziłem, że jest on ok, pomimo tego, że Łukasz zagrywa teraz 17-21 i nie dając Schwarzmanowi zejść na 26, wydaje się, że to jego długie skrzydło jest w tym momencie związane, trzymane, ale oczywiście jeżeli zagramy niepoprawnie, próbując to wykorzystać, damy mu wyjść do centrum z dużo lepszą pozycją. Schwarzman zagrywa 34-29, teraz Łukasz 9-14, tak naprawdę czekamy, bo zobaczmy, to białe są ograniczone. Zostaje im tylko i wyłącznie przerzucać piony gdzieś tutaj w kierunku centralnych pól typu 28, 33, 38 i tak dalej, a zarówno ruch 26, jak i 44-40, no z uwagi na proste groźby kombinacyjne nie są możliwe. Schwarzman gra 39-33,
Łukasz 14-19, a Schwartzman 44-39, zastawiając prostą groźbę kombinacyjną. Łukasz teraz schodzi 30-35. Gdyby zagrał na przykład 12-18, to Schwartzman oczywiście 39-34, 2-2 odbitka. No i to jest raczej pozycja do wygrania. Oczywiście nie można od razu iść na damkę z uwagi na 18-23 i 2-2 nadchodzące, ale i tak czekając nie powinien mieć Schwartzman problemów z tym, żeby tę partię wówczas wygrać. Oczywiście Łukasz widział to zagrożenie, zszedł 30-35, a Schwartzman 39-34. Łukasz teraz 12-18, no i udało mu się stworzyć kolumnę 8-13-19, która jednocześnie nie będzie Schwartzmanowi teraz pozwalała wyjść 33-28. No i Schwartzman popełnia kolejny błąd, mianowicie gra 43-38. Wydaje się, że dużo lepszym rozwiązaniem było zagrać w drugą stronę na 39, z uwagi na niepozwolenie Łukaszowi skorzystania z gróźb kombinacyjnych. Jakich? Ano takich, że pole 39 będzie bardzo kluczowe, jeżeli teraz Łukaszowi by się udało dostawić piona na polu 14. Wówczas bardzo trudno będzie się Schwartzmanowi obronić przed groźbami typu 14-20, gdzie jest bicie dwóch, trzech pionów i tak dalej. Natomiast tak, gdyby teraz Łukasz próbował od razu zagrywać 4-9 i następnie 9-14, oczywiście po jego ruchu 4-9 Schwartzman nie mógłby wyjść dalej 15-10, bo Łukasz oddaje jednego piona 19-24 i za jednego zabija 2. Natomiast gdyby Łukasz tak próbował teraz wyjść, to Schwartzman ma bardzo silny ruch 27-22, który pozwoli mu raz, że wyjść z tego ograniczonego swojego długiego skrzydła, to dwa, zdecydowanie przejąć kontrolę nad centrum. Teraz po 9-14 jest ruch 32-28, po którym żadnych gruźb Schwartzman się nie boi, a gdyby na przykład wymienił teraz 14-20, to dochodzi do uproszczeń, po których no widać, że białe mają dużo lepiej. Jeżeli by nie grał tutaj 14-20, a zagrał na przykład 21-26, to białe wchodzą 29-23 i te partie by wygrały. W takim wypadku Łukasz bardzo dobrze, że na ten ruch 4-9 w tej pozycji się nie zdecydował, a zrobił coś, co też na pierwszy rzut oka nie wygląda dobrze, ale jest bardzo dobrym ruchem, mianowicie 11-17. Czym my teraz grozimy przeciwnikowi? Grozimy tym, że go zwiążemy 17-22, nie będzie mógł wówczas zagrać ani 32-28, ani obecnie 31-27, więc wymuszamy niemalże w ten sposób ruch 31-26 na przeciwniku. Dodatkowo to, że zagraliśmy 11-17, daje nam perspektywę pętli na dwójniku, która za chwilkę będzie wykorzystana. Teraz bardzo dobry ruch 4-9, i tak naprawdę zmuszamy przeciwnika do tego, żeby w jakiś sposób nie dać nam zagrać za chwilę 9-14 i wykorzystać te groźby 14-20, albo po prostu poczekać i wytempować przeciwnika, bo tych ruchów powiązana pozycja Schwartzmana naprawdę nie ma dużo. Musi w którąś stronę zagrać i spróbować pójść na damkę tym pionem 15. Schwartzman zrobił to, oddając piona 34-30, piony właściwie 2 na większość. Idzie 15-10. Oczywiście to jest nic strasznego, dlatego że pętla była przygotowana wcześniej. Łukasz zagrywa 19-24. No i Schwartzman w obliczu tego, że zaraz może być cofnięty 9-14 albo wytempowany, zagrywa 10-4, a tutaj już stoi pętla 13-19, gdzie oczywiście Schwartzman musi bić 3 piony na większość, a my odbijamy 6-17, uruchamiając tego piona słabego, teoretycznie nie grającego, który teraz już ważną rolę pełni. Schwartzman gra 33-28, no i teraz analizując tę pozycję, wydawałoby się, że za chwilę zabierze piona Łukaszowi i będzie miał lepszą pozycję, natomiast oczywiście nie możemy zapominać o tym, że liczba pionów, mimo tego, że jest bardzo istotna, to nie jest też rzecz, która przesądza o partii, mogą przesądzić inne aspekty, a w tym wypadku to, że Łukasz zdecydowanie łatwiej może się zdążyć przerwać na krótkim skrzydle przeciwnika. Schwartzman ma piona 50. Mówi się, że pion 50 to jest złoty pion do obrony skrzydła krótkiego z jednej strony, a pion 47 to jest pion złoty do obrony skrzydła długiego ze strony drugiej. Natomiast sam jeden pion do obrony skrzydła oczywiście nie wystarczy. Łukasz wychodzi 35-40 bardzo dobrze. Schwartzman oczywiście nie może wyjść teraz od razu w pierwszym ruchu kombinacjami typu 27-22, bo Łukasz ma groźbę w postaci oddania 21-27, możemy sobie nawet to pokazać,
21-27, gdzie zabija dwa piony Schwarzman, Łukasz bije dwa w taki sposób, że na tempie jest przeciwnik i zabija dwa kolejne, zostając z pionem więcej. Oczywiście nie mogę z tego zagrać, Schwarzman zagrał 48-43. Wydaje się, że to też jest ruch, który tak naprawdę nie prowadzi do tego, że Schwarzman da radę obronić skrzydło, a zabiera mu bardzo ważne tempo w kontekście przerywania się samemu. Wydaje się, że lepszym pomysłem na grę było tutaj oddać 28-22 z biciem na pole 17. Teraz, wiadomo, za chwilkę biały grozi dalszymi wymianami typu 27-21, więc kiedy czarny zagrywa 8-12, biały wymienia 27-21, no i w tej pozycji raczej z problemami, ale powinien Schwarzman tę partię zremisować. Nie wiem, czy ambicja nie pozwoliła mu zagrać tego wariantu, czy po prostu niedokładność obliczeniowa, gdzie jeszcze nie widział tego, że faktycznie Łukasz wygra. Po ruchu 48-43, który faktycznie w partii nastąpił, Łukasz 24-30 i Schwarzman popełnia kolejny bardzo ważny błąd, zagrywa 36-31. No w tej pozycji już trzeba było próbować po raz kolejny tego ruchu 28-22, ewentualnie takiego wariantu 36-31 z opcją oddania 28-22, no i szybszym wiadomo przerzucaniem posiłków do przerywu. Natomiast ruch 37-31 to jest niepodważalna strata tempa, która w żaden sposób w przerywie Schwarzmanowi nie pomoże, a tylko już praktycznie jest gwoździem do trumny. Łukasz dzięki temu ma wymianę 19-24, odbija się do tyłu, no i tak naprawdę widać gołym okiem, że możliwość przerywu dla białych to jest sprawa bardzo odległa i wydaje się nawet mało możliwa. 38-33, 13-18. My też musimy pamiętać o tym, że nie spieszymy się do damki, musimy patrzeć na to, co się dzieje z tyłu albo z drugiej strony, żeby ta nasza gra była konkretna. Widzimy, że tak naprawdę cztery piony Łukasza, 16, 21, 17 i 18, trzymają białych pionów, białe są bardzo ograniczone i teraz jedynym pomysłem na to, żeby próbować ratować tę pozycję dla Schwarzmana będzie zagrać 33-28, 42-38 i jakoś próbować po zabraniu piona coś kombinować, ale wydaje się to mało możliwe. Więc 33-28, 30-34, 43-38, 34-39. Nie robimy sobie nic z tego, co Schwarzman ma jedyne do zagrania. 27-22 jest ten pion przewagi, ale 40-44 i nie ma jak obronić się przed groźbami tego, że czarne za chwilę postawią damkę. Schwarzman zagrał 32-27, 8-12, wymiana, która tak naprawdę niszczy możliwości łapania damki przeciwnikowi, 38-33, no i teraz prosto możemy wymienić piona, 44-49, zbicie na 21. Każdy zawodnik na poziomie powinien się w tym momencie poddać. Nie wiem, czy mistrz świata nie jest zwykły do tego, żeby partię do swojej pozycji przegranej doprowadzać. Zdarza się to oczywiście rzadko, no ale też szanując przeciwnika powinniśmy w takiej oczywistej pozycji partię poddać. Natomiast Schwarzman zagrał jeszcze 44-39, 21-26, 39-34, 12-18, no i ostatnia próba łapki 50-45, bo gdyby teraz Łukasz zagrał 18-22, to sam by się złapał w pętlę, ale oczywiście Łukasz zagrywa na 17, atakując piony i Schwarzmanowi nie pozostało nic innego, jak tylko się poddać. Sensacja stała się faktem, zaczęto komentować tę partię i ten wynik na całym warcabowym świecie, w miejscach odległych od Turcji, gdzie partia miała miejsce. Na pewno mistrzowi świata często przegrywać się nie zdarza. Gratulacje dla Łukasza, jak na razie milowy krok w historii polskich warcabów. Nie mamy jeszcze żadnego arcymistrza międzynarodowego, a tym bardziej osób, które dawały radę na tak wysokim poziomie osiągać tak dobre wyniki. No i tak jak mówię, jest to pierwsza w historii wygrana Polaka z mistrzem świata na długi czas. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, jeżeli gratulujecie Łukaszowi wyniku, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, koniecznie zasubskrybujcie kanał i widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!